Ostatnio w blogu WG udostępniło nam małe podsumowanie testów okrętów podwodnych. Jest trochę fajnych tabelek, trochę wyników testów i podzielili się opiniami na temat tego, czy im się to podoba, czy nie, to co obecnie mamy, jeżeli chodzi o okręty podwodne. Nie będę wam czytał całości, podlinkuję ten materiał. To jest materiał Hawoka, który jest przetłumaczony z DevBloga. Podlinkuję wam pod materiałem, żebyście mogli sobie całość, jeżeli będziecie chcieli się zapoznać. Zwrócę tutaj uwagi tylko na te ciekawsze, ważniejsze elementy samego tego testowania, bo trochę tutaj jest za dużo tych wszystkich tabelek. Podsumuję może głównie same 10 tier, jak na razie, gdzie to, jak to się mniej więcej zgrywa. Jeżeli chodzi ogólnie o materiały o okrętach podwodnych na kanale, dlaczego ich nie ma, dlaczego nie ma żadnego poradnika, dlaczego nie ma nic o perkach z podwodniaków, no to na razie robiłem te materiały na zasadzie tylko pokazania, co się szykuje, ale takiego porządnego analizowania nie widzę za bardzo sensu, ponieważ zrobię materiał, a za 2 godziny puszczą na devblogu informację, że wszystko się zmienia i te materiały zaraz będą nieaktualne. Mówiłem tu już w kilku materiałach, ale chciałbym powtórzyć jeszcze raz, bo wiem, że na pewno ktoś pod tym materiałem będzie o to pytał. Nie przedłużam, to co sobie głównie przeczytamy, to krótkie podsumowanie naszych okrętów podwodnych. Za to mam dobrą wiadomość, co prawda miałem zamiar ją powiedzieć dopiero na końcu tego materiału, ale powiem wam, od tego w zasadzie zaczniemy. Teraz przez dwie aktualizacje od wersji 0.11 do 0.11.2 nie będzie okrętów podwodnych w grze. Tak, będziemy mieli dwumiesięczną, w zasadzie dwuaktualizacyjną przerwę od okrętów podwodnych, nie będzie ich w ogóle w grze. Zrobili sobie taką przerwę na zasadzie, żeby nie męczyć nas już aż tak bardzo na randomach testami, co w sumie w dalszej części tekstu jest napisane, że rozumieją, że testowanie na głównym serwerze to nie jest, jest niewygodne, nawet tutaj jest, że może być niewygodne, chcemy wam podziękować, bla 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 bla, za wasze opinie, bla 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 bla. No ale w każdym razie będziemy mieć teraz 2 miesiące przerwy od okrętów podwodnych, a potem zobaczymy, czy wrócą na okręt, na w zasadzie testowy główny serwer, czy znowu na jakimś PTS-ie pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie zmiany w aktualizacji 0.10.10 i 0.10.11, rozdzielenie torped okrętów podwodnych na dwa rodzaje w zależności od naprowadzania, poprawiły rozgrywkę i interakcje pomiędzy tą klasą okrętami nawodnymi. No dobra, nawet biorąc pod uwagę czas przeżywalności w bitwie, który jest porównywalny z niszczycielami, krążownikami, inne wskaźniki efektywności okrętów podwodnych są znacząco mniejsze od innych klas. To zaraz wam pokażę wykresik. Fajny taki zrobili, to mi się podoba. Zaraz sobie go przeanalizujemy. Od aktualizacji 0.10.10 średnie uszkodzenia zadawane przez okręty podwodne zmniejszyło się o około 25%. I tam napisali dalej, że jakby nie przeszkadza im to, że okręty podwodne zadają mniej uszkodzeń, bo nie o to głównie chodziło, żeby okręty były. Czy to jest takie. Bo tak, nie chodzi im o to, żeby okręty podwodne były od razu zwiadowcami, bo ładnie tam średnia spota im wychodzi na tych tabelkach, ale nie chcą też tego zabrać niszczycielom, a jednocześnie nie chcą, żeby jakby no, nie chcą za bardzo poprawiać tych torped, żeby były bardziej śmiertelne, tak to nazwijmy, żeby się nie zrobiły zbyt śmiertelne, ale z drugiej strony nie wiedzą dokładnie, co zrobić i zastanawiają się obecnie nad poprawą przeżywalności okrętów podwodnych, żeby je jakby z nalotów, że tak powiem, żeby się nie zmieniła ich śmiertelność, ale żeby były w stanie bardziej wytrzymać ogień bezpośredni, czyli głównie chodzi tutaj o pociski i tak dalej, i tak dalej. Będziemy starać się znaleźć sposoby na zwiększenie wpływu okrętów podwodnych na bitwę, ale nie odrzucamy możliwości usprawnienia ich torped, jeśli inne sposoby zawiodą. No właśnie o tym przed chwilą powiedziałem, że starają się jakby bezpośrednio w tych torped, może nie ten, ale chcą zostawić te buffy torped na sam koniec. Na razie chcą się zastanowić nad innymi możliwościami. Gdy w aktualizacji 0.10.9 okręty podwodne były blisko niszczycieli pod względem uszkodzeń po wykryciu, to obecnie tej klasy bliżej do krążowników. Tak, sporo się to zmieniło. Średnia była. To może później przy tabelce powiem. To sobie to zaraz sobie to przeanalizujemy. Okręty podwodne na tier 10 obecnie są prawie tak samo popularne jak lotniskowce, ale nieco mniej na tierach 6 i 8. Nie spodziewamy się znacznej zmiany popularności na tierze 10, ale chcemy osiągnąć zwiększenie jej na niższych tierach. To jest dosyć logiczne, że ludzie padli na te 10 tiery, że to po co będę się męczył 6 i 8, to było dosyć do przewidzenia, jeżeli chodzi o testy, że jeżeli dadzą okręty podwodne, to wszyscy będą cisnąć jak najszybciej do 10 tierów i 10 tierem będą to kombinować, bo według mnie powinni to podzielić troszkę inaczej, powiedzmy tydzień 6, tydzień 8, tydzień 10. Pewnie nie wiem, jak matchmaker by na to zareagował, gdyby nagle na jednym tierze miał. No, ale według mnie to trochę tak do przewidzenia w sumie. No i, ale
Co tu się dużo spodziewać? To będzie bardzo prawdopodobne, że tak będzie, że wszyscy jak najszybciej szóstkę. Tym bardziej, że będziemy mieli nieparzyste tiery, to wszyscy przeskoczą sobie szóstkę jak najszybciej. Ósemkę później będzie miała trochę więcej bitew, no i na dziesiątce później będą tłuc, 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 jeszcze raz tłuc. Biorąc pod uwagę wyniki publicznego testu 0.10, przepraszam, 0.11, zrozumieliśmy, że zaplanowane zmiany nie doprowadziły do oczekiwanych rezultatów. Skręty podwodne pozostały nieskuteczne w porównaniu z innymi klasami. I to widać na tabelkach, że skuteczność pomiędzy 0.10.10 a 0.10.11 i 0.10.11 skuteczność spadła i średnie, ogólnie średnie obrażenia też bardzo mocno spadły, to też zaraz na tabelce zobaczymy. No i ta dobra wiadomość, przynajmniej dla mnie i myślę, że dla części z Was, zdecydowaliśmy się tymczasowo zatrzymać testy okrętów podwodnych na głównym serwerze w celu przygotowania dodatkowych zmian. Czyli będziemy mieli teraz dwa miesiące, dwie aktualizacje przerwy, żeby mogli sobie przedyskutować, co poprawić dokładnie w okrętach podwodnych, co w nich zmieniać, ewentualnie w stylu walczenia z okrętami podwodnymi. Tutaj taka mała ciekawostka, w trakcie wprowadzonymi zmianami w mechanikach okrętów podwodnych i tymi, które mamy w planach, chcemy sprawić, by rozgrywka stała się bardziej zbalansowana, interesująca dla obu stron, a w przypadku nowej klasy kluczowym elementem jest niespodziewany atak z różnych pozycji w różnym czasie. Wierzymy, że najważniejszym elementem interakcji pomiędzy okrętami podwodnymi a nawodnymi jest to, by była ona zdrowa, a jednocześnie sprawić, by OP nie były zbyt słabe. No to dosyć logiczne, chodzi tutaj o tak zwany balans. No i poniżej zaczynają już pokazywać nam wykresy, gdzie mamy średnie uszkodzenia całkowite, średnie względne uszkodzenia. Względne są obliczone po odniesieniu do całkowitej puli PW, co nas na razie za bardzo nie interesuje. Uszkodzenia po wykryciu, czasu życia w bitwie, no i potencjalne uszkodzenia. W zależności od wykresu, w zależności od koloru, mamy to pomarańczowe lotniskowce, później są pancerniki, krążowniki, niszczyciele i turkusowy. No i tu jest porównanie szóstych tierów względem aktualizacji, później ósemek i później dziesiątek. I ja postaram się skupić może na tych dziesiątkach, żeby ten materiał nie trwał jakoś mega, mega długo. To jest wykres z aktualizacji 0.10.9. Skupię się tutaj może na średnim damage'u, tak jak przypominamy, lotniskowce, pancerniki, krążowniki, dedeki i okręty podwodne. Jak widzicie, okręty podwodne średnio robią 33 tysiące na dziesiątym tierze. Mało, według mnie, ale no, jak na ten gameplay, okej. Okay. 50 tysięcy, jeżeli chodzi o dedeki, średnia wychodzi. Co ciekawe, potencjalnym damage na lotniskowce jest 353 tysiące, na pancernikach 1,5 miliona potencjalnego, na krążownikach 1 100 000 ponad, no i ponad 500 000 na niszczycielach, a na okrętach podwodnych tylko 128 tysięcy potencjalnego. Bo jak potencjalny się pojawia, jak tylko się podwodniak pojawiał, to od razu łykał wszystko po kolei. Lifetime, czyli długość, przeżywalność danych okrętów. Co ciekawe, podwodniaki mają więcej niż, no w sumie co tu się dużo, dedeki płyną na jolo i giną od razu i zgon i tyle w temacie. Oczywiście nic dziwnego, że lotniskowce mają najdłuższy lifetime. Widzę pancerniki, krążowniki bardzo porównywalne. O, no i mamy wykrywalność. Wykrywalność, jeżeli chodzi o potencjalne uszkodzenia na przeciwnikach okrętów, czyli które my wyświecimy. No wiadomo, pancerniki malutko, krążowniki też niewiele, dedeki mają 21 ponad tysięcy średniej, 18 tysięcy ponad mają okręty podwodne i 47 tysięcy lotniskowce. No i teraz najważniejsza zmiana. Zwróćcie uwagę, że średnie podwodniaków później w następnej aktualizacji. To jest tabelka z aktualizacji 0.10.11, czyli dwie aktualizacje później po dwóch zmianach, po dwóch ważnych zmianach. Zobaczcie, że średnia obrażeń spadła nam praktycznie o 10 tysięcy, 23 tysiące tylko. Lifetime za to się wydłużył do 614, troszkę podrosły potencjalny damage do 141, ale to jest raczej niezauważalny, ale za to spadł dosyć mocno wynik spotowania. Teraz jest bardziej, wiele bardziej przypomina spotowanie krążowników, czyli to, co wcześniej mówiliśmy. Czyli takie są wyniki aktualnie z tego, co testowaliśmy w 0.10.11. I teraz nawet biorąc pod uwagę czas przeżywalności w bitwie, który jest porównywalny z niszczycielami krążownikami, inne wskaźniki efektywności okrętów podwodnych są znacząco mniejsze niż innych klas. Zatem będziemy kontynuować dopracowywanie tej klasy na podstawie wyników testów. Robiąc to, będziemy mieć na celu dobrą interakcję z innymi klasami i tak dalej, i tak dalej. I ogólnie moje jakby przemyślenia na temat tego, co cały ten devblock jest napisany, to ogólnie chodzi o to tak, że są zadowoleni z tego, że spadła efektywność okrętów podwodnych, ale nie do końca im się to podoba. Przynajmniej ja tak zrozumiałem z tego wszystkiego. Jest tutaj dużo takiej poplaniny,
która nie do końca, szczerze powiedziawszy, do czegoś tłumaczy. Tak naprawdę podzielili się z danymi, naszymi z nami danymi tutaj są względem rozdział uszkodzeń na dany okręt, względem tego, co zrobił. Tego nie będę analizował, polecam sobie zerknąć. Tutaj mamy dwa wykresy, pozwalają na porównanie całkowitych względnych uszkodzeń okrętów tirów na aktualizacji. Dla innych tirów stosunek jest podobny. To jest właśnie to, co przed chwilą, o czym rozmawialiśmy, tylko to jest porównane na jednym screenie. Bo w sumie mogłem to tak zrobić, no ale okej. Okay. Torpedy są jedyną bronią okrętów podwodnych, jeśli nie weźmie się pod uwagę baterii dodatkowej taranowania, które jednak są stosunkowo zawodne w porównaniu uszkodzeń. Obecnie nie chcemy znacząco polepszać parametrów torped, takich jak zadawanie uszkodzeń, czas przeładowania czy prędkość, które znacząco wpłynęłyby na postrzeganie bitwy przez okręty nawodne. Jednak pragniemy zapewnić, by OP nie były znacząco słabsze niż pozostałe klasy, czyli to co mówiłem. Nie chcą za bardzo grzebać w torpedach, ale jak będą musieli, to to zrobią. Zatem będziemy szukać innych sposobów na zwiększenie wpływu, ale nie odrzucamy możliwości polepszenia parametrów i torped, jeśli inne opcje nie były. No i właśnie to samo. Mamy powtórkę. Jednym ze sposobów byłoby zwiększenie przeżywalności okrętów podwodnych. Zwiększenie wytrzymałości na wraz ze zwiększeniem uszkodzeń od bomb głębinowych spowoduje, że OP będą odporniejsze na ogień dział, ale nadal bardzo wrażliwe na bomby głębinowe. Czyli zwiększamy HPK okrętom podwodnym, ale zwiększamy też uszkodzenia z bomb głębinowych. I to, co mówiłem, bardziej wrażliwe na, w zasadzie tak samo wrażliwe na bomby głębinowe, ale bardziej wytrzymalsze na okręt z baterii głównych. Zwiększenie czasu trwania podwójnego pingu planowane w wersji 0.11 miało zmienić podział uszkodzeń w zależności od efektów pingu. Obecnie znaczącą część uszkodzeń jest robiona bez pingów, a chcemy, by podwójne trafienie celu było ważne dla dowódcy okrętu podwodnego. To sprawi, że aktywne wykorzystanie pingu wymagałoby zarówno umiejętności ze strony kierującego okrętem podwodnym, jak i grającego okrętem nawodnym, by uniknąć trafienia. No cóż, tutaj mogę się zgodzić z tym, co tu napisali, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Spora część osób nie używa pingu, bo nie umie. Było niejednokrotnie, widzieliśmy w bitwach, gdzie ludzie pisali, jak tego używać, po co to używać, mimo tego, że WG przygotowała specjalne, nazwijmy to, szkolenia graficzne. Bo było tego widać, był taki moment, gdzie na stronie w zasadzie w co drugim artykule było pokazane, jak walczyć okrętem podwodnym. No i mimo to niestety gracze tego, że tak powiem, nie nadrobili i dalej nie wiedzą, jak tego używać. Trochę, co prawda, się pozmieniało, bo już te podwodne, trochę ich testujemy, trochę pojawiają się już w bitwach i już ludzie to trochę lepiej ogarniają, ale dalej są osoby, które jakby nie rozumieją konceptu tego pingu i po co to się robi. I przydałoby się taki, nie wiem, jak odpala okręt podwodny, to wielka plansza i musi ją przeczytać całą, żeby dopiero wejść w bitwę. Nie wiem, to szybko, na szybko mi to przyszło do głowy, ale myślę, że coś takiego by raczej nie przeszło. No i kolejny podział uszkodzeń okrętów podwodnych jako procent ich średnich uszkodzeń i tak dalej, tak dalej. To też polecam sobie zerknąć w artykule. Tutaj jest ciekawa tabelka, na którą się na chwilę zatrzymamy. Jednym ze wskaźników, które obserwowaliśmy, był podział bitew w zależności od ilości zadanych uszkodzeń. Okręty podwodne mają dużo większą ilość bitew bez zadanych uszkodzeń niż inne klasy. Dla przykładu 32% bitew okrętami podwodnymi skończyło się bez zadanych uszkodzeń, a dla przykładu dotyczy to 13 bitew niszczycielami tieru 10. Tak jest. Ta tabelka, w zasadzie to ten wykres, pokazuje nam ilość procent bitew, w których nie zrobiły nic okręty podwodne, czyli 0. Tych bitew jest aż 32%. To dużo, bardzo dużo. Następnie około 10 tysięcy jest ich 12%. 20, 10%. 30, 10%. Ale mieliśmy też kilka bitew. Szkoda, że nie podają setnych i tak dalej, bo tutaj mielibyśmy kilka ciekawych bitew, kilka ciekawych danych podanych. 13% bitew na niszczycielu kończy się z zerem. To dla mnie to 13% to już jest dużo. 10 tysięcy to 12%. 20 to też 12%. To przydałoby się jednak setne, bo to trochę słabo wygląda. 11% to 30 tysięcy, 40 tysięcy to 9, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. 13 aż procent na niszczycielach na 10 tierze kończy się z zerem. Taka ciekawostka. Na 32% aż na podwodniakach. No właśnie, no właśnie. No i oni coś chcą z tym zrobić. Znaczy głównie mówię tutaj o podwodniakach, bo dosyć mocno odstają. Te 13% graczy albo było afkerem, albo poszło na jolo i nic nie zrobiło, robiąc całe zero. No cóż. Nie planujemy, by okręty podwodne zabrały tytuł najlepszych jednostek zwiadowczych niszczycielom i lotniskowcom. A przez zmiany w mechanice wykrywalności z 0 i 0.10.10 znacząco zmniejszyły się uszkodzenia po wykryciu
celom wykrytym przez okręty podwodne. Jeśli w wersji 0.10.9 OP były bliżej niesiecieli pod względem względem, obecnie jest im bliżej do krążowników. No i to jest to, co na tej pierwszej tabelce doszliśmy do wniosku, że mocno spadło, bardziej przypominają teraz okręty krążowniki, jeżeli chodzi o spota, czyli oddały tego spota innym klasom, bo tam przez chwilę dosyć mocno w tym zaczęły górować. Więc zostało to jakby oddane. Jednym z często wspomnianych tematów jest trudność zaatakowania okrętu podwodnego przez niszczyciele. Rzeczywiście ta klasa ze swoimi bombami głębinowymi nie jest najlepszym wyborem jako broń do zwalczania okrętów podwodnych. I tak, początkowo planowali, że tylko niszczyciele miały mieć możliwość atakowania okrętów podwodnych. Później to się oczywiście zatarło, teraz chyba wszystkie okręty już mają zrzuty bomb głębinowych. Chcemy, aby były to działania poboczne, a nie kluczowy cel w bitwie dla niszczyciela, które powinny skupić się w walce o kluczowe punkty na mapie. Na wcześniejszych etapach testów było to popularną obawą, dokładnie każdy o tym chyba powiedział, zarówno dla nas, jak i dla graczy, że obciążyły to zbyt mocno niszczyciele, że zbyt dużo będą miały do roboty, no nie? Prowadzenie lotniczych ataków bombowych pozwoliło nam rozdzielić obowiązki zwalczania OP, a nie innych klas. Pomimo, że użycie nalotu nie niesie ze sobą żadnego ryzyka, ustawienie pojedynczych bomb nie pozwala na zadawanie znacznych uszkodzeń okrętu podwodnym. Zmiana przewidziana na wersję miała na celu zmienić efektywność nalotów. Wcale się nie dziwię, że nie chcą przegiąć z efektywnością nalotów, bo zwróćcie uwagę, że jak tylko pojawia się jakiś okręt podwodny, to tam pojawia się nagle 17 nalotów. Więc coś za coś. Mamy wszyscy dostęp do nalotów, ale nie są one aż tak efektywne, jakbyśmy chcieli, tak w mocnym skrócie. No i popularność okrętów na 10 tierze obecnie są prawie tak samo popularne jak lotniskowce, ale nieco mniej na tierach 7, przepraszam, 6 i 8. Nie spodziewamy się znacznej zmiany popularności na tierze 10, ale chcemy osiągnąć zwiększenie jej na niższych tierach. I to, co mówiłem, wszyscy poszli na wyższe tiery. Tutaj mamy dokładny rozkład, jeżeli chodzi o popularność, procent jakby danej klasy w bitwie. Co ciekawe, całkiem wysoko te krążowniki. Nie wiem jak wy, ale ja odczułem wrażenie, że krążowników ostatnio, znaczy nie jestem dobrym wyznacznikiem, jeżeli chodzi o krążowniki na 10 tierze, bo ja bardzo mało gram na 10 tierze, więc tutaj czekam na waszą opinię, bo tutaj dosyć wysoko krążowniki, pancerniki, no oczywiście niszczyciele gdzieś troszkę niżej, no i podwodniaki razem z lotniskowcami. Jeżeli chodzi o popularność w bitwie, jakby procent, udział, procent w bitwie danej klasy okrętu, to dajcie znać, jak są wasze odczucia, zwłaszcza gracze, którzy dużo grają na dziesiątkach, czy faktycznie, bo ja odnoszę wrażenie, że trochę mało ostatnio krążowników gra. Chociaż może teraz trochę już mniej, bo największy upadek krążowników był wtedy, gdy zabrano im, gdy po zmianach perków zabrano przeżywalność i tak dalej, i tak dalej. Czekam, dajcie znać w komentarzach. Wyrażaliście opinię, że planowanie na wersji 0.11 zmiany znacząco osłabiłyby atak lotniczy bombami głębinowymi, a ich celem było wzmocnienie tego typu broni. Średnie uszkodzenia zadawane przez typ uzbrojenia zwiększyły się o 2,5 do 3%. Przepraszam, trzykrotnie. To znacząca zmiana, ale nie jesteśmy pewni, czy chcemy, by tak żeby była tak duża. Podejmiemy decyzję po dodatkowych analizach. Czyli jeszcze nie podjęli decyzji, czy tutaj mamy ogólnie dwa wykresy, które pokazują, jak dużo dany okręt wciągnął z bomb głębinowych od samolotów. Czyli jest dosyć spora. Tutaj fajnym porównaniem jest Balao, który wcześniej zebrał niecałe 2000, a w aktualizacji 0.11 zbierał po 5000 z bomb głębinowych. Czyli różnica jest całkiem konkretna, ale jak wspomnieli, nie są za bardzo z tego zadowoleni, więc będą chcieli to zmienić. Wyniki testów w wersji 0.11 potwierdziły, że planowane zmiany nie doprowadziły do oczekiwanego rezultatu. Okręty podwodne pozostały nieskuteczne w porównaniu z innymi klasami. No i tutaj mamy kolejne dwa wykresy, w zależności od typu okrętu. W zasadzie to od danego okrętu możecie sobie też zerknąć, co dokładnie robiły względem pingu, nie pingu, uszkodzenia torped i tak dalej. No i zdecydowaliśmy się tymczasowo zatrzymać testy okrętów podwodnych na głównym serwerze. No i jeszcze raz wam dziękujemy. No i co? Co myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Moją opinię już znacie. Czekamy. 2 miesiące przerwy teraz od podwodniaków. Fajnie, będzie można odpocząć. Fajnie, żeby to już zaczęło w końcu przypominać ostateczną wersję i żebym mógł zacząć robić materiały o nich, ponieważ bardzo duża część z was prosi o nie, a ja niestety muszę odmawiać. No cóż, czekam na wasze komentarze. Tylko proszę pełną kulturą. Trzymajcie się.